Kary nakładane na Polskę przez Unijny Trybunał Sprawiedliwości są niezgodne z konstytucją. Tak orzekł dziś Trybunał Konstytucyjny. W listopadzie 2021 roku ówczesny minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro złożył wniosek, aby Trybunał Konstytucyjny zbadał zgodność z ustawą zasadniczą artykułu 279 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. To na mocy tego przepisu Trybunał Sprawiedliwości nałożył na Polskę kary finansowe. Mowa o dwóch sprawach. Pierwsza dotyczyła kopalni Turów, druga zaś Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Dotychczas Polska otrzymała już łącznie około 5 miliardów złotych unijnych kar. Dziś Trybunał Konstytucyjny orzekł, że kary nałożone na Polskę przez TSUE są niezgodne z polską ustawą zasadniczą.